Bitwa słowiańsko-babilońska. Jeśli telewizję możemy porównać do potężnego czarownika, to religię trzeba nazwać najwyższym magiem. Oba te narzędzia stworzyła perfidia szatana, który zaprojektował je tylko dlatego, że w źródłowych cnotach istoty ludzkiej dostrzegł słabości. I tak skuteczność telewizji wynikła z programowalności ludzkiego umysłu i ufności jego duszy, zaś skuteczność religii z silnej duchowości, życzliwości i skłonności do oddawania komuś usługi, wsparcia, przyjemności, atencji. Jeśli głowimy się nad tym, jak mądrzy Słowianie mogli pozwolić się tak zwieść programami niewoli i upodlenia, to część odpowiedzi stanowi i to, że zgubę przyniosły im najlepsze cechy, energie nośne dusz wszechświata. Najczarniejszej, najgłębszej ciemności wzrok człowieka nie przebije. Rozum także nie, ale serce może. Serce to zaszczepione w każdym z nas źdźbło stwórcy, umieszczone w świętej przestrzeni duszy ludzkiej i ciała, i nienaruszalne dla żadnych mrocznych istot. To właśnie serce bada świat intuicją i tym, czego brak oczom i rozumowi odczuwaniem. Pisze o tym, ponieważ jeśli dziś naród lęchitów rozpękł się niczym gruda gliny na dwa wciąż bratnio połączone, lecz rozsuwające się odłamy, to właśnie z powodu rozdźwięku w badaniu świata. Dziś rozum, intelekt, analityczność, wytrenowana w masońskim systemie edukacji, zawodzą na całej linii. Zwycięża intuicja dusz, które wybierają wolność. Dlatego znacznie więcej zajadłości, pychy, arogancji, otępienia. Na poziomie autodestrukcji występuje u ludzi, którzy trzymają się Matrixa i jego laboratoryjnej medycyny: nauk masońskich akademii czy wreszcie religii. U ludzi, którzy weryfikują rzeczywistość, uderzającą cechą jest oczywiście odwaga. To odwaga zadaje pytania i waży odpowiedzi. Zaraz za nią stają godność, czujność, ale i empatia, współodczuwanie, refleksyjność i ufność pokładana w samym sobie, to jest w niezwykle dziś istotnym głosie wewnętrznym. Tacy ludzie to wojownicy wolności dla ich samych, dla ich rodów i wszystkich, którzy podejdą o wsparcie, ponieważ. Człowiek świadomy, dziecko nowej ery nigdy nie odwraca się od potrzebujących. Tym właśnie duma i godność różnią się od pychy cechy silnie przyspawanej do tak wielu lękarzy, kapłanów, dziennikarzy, polityków, finansistów, korporantów to jest urzędników Matrixa. Ta część lęchitów, która dzięki swym duchowym potencjałom i osobistej odwadze stanęła na owej grudzie serca i odczuwania, zyskała bezcenny właśnie na ten dziejowy moment atut. Wysoką odporność na wstrząsy. Jest to coś, co poza wszelkimi innymi wspomagaczami przeprowadzi ich bezpiecznie przez rozpadliny, pożegnań i bólu do nowego świata. Dla tych, którzy do tego świata czy od tego świata odgradzają się tarczami intelektu, religii, egoizmu i materialnego kultu, będzie znacznie gorzej. Bo stary świat zapada się w postępujących wstrząsach. Watykan od dawna zasnuty jest ciemnymi kłębami dymów, jego babilońskie wieże zapadają się nieuchronnie. Widzi to każdy, kto uwolnił się od kontroli umysłu. Nie mogło być inaczej. Świat nie może być naprawiony, a ludzkość uwolniona bez demontażu wież Babilonu. Watykan bowiem to przeniesiony Babilon, szatańskie gniazdo rodów reptoidalnych odpowiedzialnych za krwawe rany wszystkich ludów rdzennych. W tym gnieździe nie ma żadnych ani posłańców od twórcy, ani jego nawet przybliżonych reprezentantów. To siedziba cynicznych kuglarzy, którzy sztukę zwodzenia ludów opanowali do mistrzostwa. I tak dalej, kochani, resztę w kolejnym Rozdziale, książki, lach do lacha, czcibora. Polecam.